ma drugiej, jeżeli egzekwo jest Niemiec Holzdepe i Piotrek Lisek, ale jeszcze przecież Kudliczka, który nie ma żadnej zrzutki. Jeżeli on by skoczył 5,80, to on obejmie prowadzenie. To by była ogromna niespodzianka. Zrzutki już na tej wysokości zaliczył Chorwat i Konstantinos Filipidis. Jeszcze Paweł Wojciechowski, on zamyka stawkę skoczków. Jeśli Wojciechowski skoczy, to również egzekwo dołączy do grupy Holzdepe i Lisek. No ale to na razie tylko prognozy, spekulacje. Trzeba jeszcze trochę uzbroić się w cierpliwość i wierzymy, że realizator za moment wróci do konkursu skoku o tyczce i skoki, no już poważne, jak to powiedziałeś, Przemku, zacznie nam pokazywać. Bo na razie zajął się trójskokiem Melvin Raffin. 5,80 i tym samym spycha Holzdepe i Liska na miejsce drugie. Ale patrz na ten skok Niemca, bo to 17,52 to już jest poważna odległość. Max Hess, ten mistrz Europy, pamiętasz, wygrał z naszym Karolem Hoffmanem w Amsterdamie. Karola tu nie ma, Niemiec jest i na tej kolebiącej się może nieco powierzchni, podstawie uzyskuje świetny wynik. Tymczasem szósta w konkursie kulomiotek, w finale oczywiście Paulina Guba rozmawia z Aleksandrem Dzięciołowskim. Też skok Niemca Maxa Hessa, 17,50, Kudliczka tymczasem skoczył i mamy trzech zawodników na pierwszym.